gola dla Pelikana. Ja przypominam, że odpalanie rac jest zabronione. Jednocześnie zwracam uwagę, że stadion jest monitorowany bardzo szczegółowo i to zachowanie na pewno będzie skończy się konsekwencjami. Przypominam raz jeszcze. To zachowanie skończy się na pewno konsekwencjami. Stadion jest szczegółowo monitorowany, kamery boczne widzą, co się tam dzieje. Thank you.
za nami pierwsza część pojedynku, wynik 1-2, gole w tej części zdobywali Krzysztof Olkiewicz w 30 minucie, 10 minut później Tomasz Wzdęga podwyższył dla Pelikana 2-0 i gola dla Elany w 43 minucie zdobył Bartosz Maćkiewicz.